Cześć, witajcie, ja jestem Furszak, a to jest Team Fortress 2. Tak, dzisiaj wam pokażę Team Fortress 2, dlaczego i czy będzie częściej, to zaraz wam wszystko opowiem, tylko najpierw kim gram. O, jest jeszcze oczekiwanie na graczy, dopiero runda się zaczęła, dopiero mapa się zmieniła. A więc gram Soldierem z czarną skrzynką, sztandarem chwały i wyrównywaczem. Bez żadnej czapeczki, ja nie mam czapeczek. No dobra. Dlaczego? Postanowiłem wam pokazać, jak się powinno grać. Tak, jestem skromny. Jak się powinno grać w Team Fortress 2, pokażę wam. Oho. Gramy na wyścigu. Tak, będę mówił, bo wygodnie jest na polskim. Wyścig ładunku, to jest PLR, bodajże Watchtower albo Hightower. O, Hightower. Tak. Sorry koleśnie, tutaj zaraz się ktoś rzuci na mnie. Aha, ten kolega chciał. Oj, krytyka, nie trafiłem z krytykala. Wow, co ja zrobiłem? Czemu on do mnie przylazł tutaj tak daleko? Dobra, dobra. Przepraszam, że się tak ten z wątku, ale niestety. I dawaj, póki jeszcze furia. No nie, staj. A więc tak, na czym ja skończyłem? Tak, pokażę wam jak ja gram w Team Fortress 2. Teraz może tak za... O, teraz może mówię wyraźniej. Przepraszam, ale znowu zapomniałam o tym mikrofonie. Mam go ciągle z daleka. I taki... Ogólnie właśnie, nagrywam to drugi raz, bo poprzednim razem właśnie mi nie wyszło z głosem. Trochę za daleko mówi mikrofon, do tego ja jestem trochę chory. I właśnie tak sobie pomyślałem, że mam dobra, jak mam trochę czasu, to mogę wam nagrać z jedną rundę Team Fortress 2. I am on fire. I am on fire. Not today. Wow, się rzucił na mnie. Kurde, ile was tu jest? No tak, bo już was tutaj. Aj. I może ten. Powiedziałem, że to będzie tak bardziej dla odmulenia się, więc to nie będzie. Zresztą, no, nie może być jakiegoś playthrough przez Team Fortress, bo Team Fortress nie da się przejść, prawda? Więc tak, będziemy sobie tutaj grać. Będę pewnie grać jeszcze z kimś. I to na pewno nie będzie tak, że tylko... Ej! Że tylko ja gram. Coś mi tutaj... się nie podobał ten spaj. No ty weź, że to były bardziej potrzebne. Zginął? Wow, wstał. Nie, moje życie. Jest. Tak. Ej, stary. A, szkoda. Znowu krytyk odleciał. Nie trafiłem krytykiem. Dobra, mamy życie i możemy iść. Będzie to mniej więcej wyglądało tak, że będziemy sobie grać i będę wam może coś tam powiem o dlaczego używam tych itemów, zaraz powiem dlaczego używam tych, co w tej chwili używam. Wszystko to będzie takie może coś
podporadnik, wow, ale mi nawet dobrze idzie po tej przerwie, ponieważ gram trochę po przerwie w Team Fortress, już tam z jakiś tydzień gram. Ale Boże, jak ja mówię. Jestem po przerwie w Team Fortress, ale już od przerwy gram około tydzień. Tak. Tutaj zaraz pewnie jakiś spaj będzie, ale jakoś jestem, tak się kręcę, więc chyba mnie nie dziabnie. I już wchodzimy tutaj na sam, na taką windę. Jakaś szybka ta runda. I dobra. I dlaczego używam? Dobra, chyba sobie zagramy dwie te rundy, bo strasznie szybko zeszło. Chciałbym, żeby te były jakieś bardziej... stary, nie dzisiaj. A mam furię, to sobie użyjemy. I już wybuchamy, tak. Dobra. tak, dlaczego używam tych itemów, jakich w tej chwili używam, nie ten przycisk. Nie ten przycisk. O. Czarną skrzynkę używam, ponieważ zrobiłem ją sobie wczoraj pierwszy raz i ona się różni od normalnej bazuki, się różni tym, że ma tylko jeden nabój mniej, a to da się jeszcze przeżyć, ale za to po trafieniu, nie po zabiciu, dostajemy aż 15 życia i to jest tutaj, jak jest właśnie ich tak dużo i tak ciągle robią taki kontratak, to się może bardzo dobrze przydać. Tutaj mam teraz sztandar chwały. Właśnie przez to, że ta czarna skrzynka jest taka, jaka jest, że mi dodaje życia, to tak naprawdę używam jej cały czas. Przez co nie potrzebuję żadnej broni pobocznej i to jest sztandar chwały. Widzicie, czasem się może przydać, krytyków nigdy za mało. No i jest equalizer, jak to się tam nazywa? Wyrównywacz chyba. Znowu nie ten przycisk. No, wyrównywacz, tak. Do ucieczek bardzo dobry. Jak mam mało życia, już właśnie wszystkich wrogów, nie wiem, pozabijaliśmy, albo ich po prostu nie ma, to sobie bierzemy do rączki equalizera, wyrównywacza i wtedy możemy bardzo elegancko uciec, ponieważ im mam mniej życia, tym szybciej biegniemy. Tutaj będzie. Ha! Elegancko. Dobra. Wow! Stary. Co ty tutaj robisz? Dawaj! Tak. Wow, jeszcze ty. I właśnie teraz sobie weźmiemy ten. O. I elegancko. Dobra, musimy chyba iść ten wózek pchać, ale coś mnie intrygował ten snajper. Sorry. Właśnie, my już gramy drugą rundę. Bardzo szybko nam tamta zeszła. To taki podejrzany chyba koleś. A nie, strzelasz, widzę, że z moich. Tutaj bez żadnego działka, dziwne. I teraz będzie dobra walka. Nie. Dobrze, dominacja. I biegniemy. Co? Niby jakim cudem? Jakim cudem, ja się pytam. Jakoś mi idzie 16 na 5. Aha, i tak możecie zauważyć, że nie gram na jak i na polskich serwerach. Gram po prostu na wyszukaj grę, czy jak się to tam nazywa. Po prostu najszybciej i najwięcej graczy jest. A im więcej graczy, jest więcej zabawy. Chyba nic tutaj nie muszę, to ja, pacanie, to ja. Mi nie wierzysz tym oczom. Wow, nie. Spadłem. Jakoś tak już dzisiaj przechodzę, chyba trzeci raz na tej mapie gram. Przechodzę ciągle przez tą kładkę i tak za każdym razem na samej krawędzi wchodzę.
No trudno. Aha, tak. I co by tu jeszcze powiedzieć? Chyba tak jakoś bardziej z jakichś tam informacyjnych, to chyba już tutaj nic nie powiem. Ale tutaj widziałem, jak Kavi szedł. Może go spróbujemy sobie tutaj. No właśnie. A nie mogę w niego trafić. O Boże, ile życia zostało. O, malutko. Party man. O, teraz będzie walka tytanów. O, niezbyt widowiskowa, ale cóż. No dobra. Chyba tutaj wszystko, jak coś sobie przypomnę, to jeszcze o tym wspomnę na pewno. I tak, powiedziałam, co się z temami, więc teraz chyba do rozgrywki samej będę już tutaj nic nie będę wymyślał. Nie. Tak. Nie wiem, kto go zabił. Chyba działko. Wow, my już jesteśmy tam i ktoś mnie strzela, kurde. Ha, to snajper. O, krytyk poleciał. Wow. Hello. Gdzie on jest? Hello. A, widzę go. A ty masz jeszcze tutaj życie, no tak. O, krytyk poleciał, może się... Ha, pięknie. Tak, to było coś, to było piękne, nie powiem. A ty mi coś tutaj tak podejrzanie się kretnie, dobra. Przykładasz oko do lunety, to jesteś z nami? O, może mnie nie zauważy, nie zauważy mnie? I hello! Tak, to było to. A ja mam mało życia. Nie. O, dobrze, mi zostaw życie. I wbijamy na górę. Dobra, bierzemy to. Ziom, dawaj, mamy krytyki. Wow, ale odleciałem. Tutaj zaraz się będą pojawiać. I zaraz będzie już koniec pierwszej rundy. Koniec, koła, wow. Nie, gin teraz, nie gin. Tak, udało się. A, jeszcze piękne widowiskowe nadzianie się na jakąś belkę. I już chyba wszystko powiedziałem. No, zagraliśmy pierwsze dwie rundy serii. No, już wszystko obgadaliśmy. I zapraszam was do subskrybowania, klikania wszystko fajne, jeśli wam się podobało, komentowania, zapraszam znajomych do oglądania naszego, mojego kanału oraz oczekujcie następnych odcinków. No, dobra, już się zagadałem, zaraz się dalej będę grać i to nie wyjdzie tak, jak miało wyjść. A więc ja się z wami żegnam, to było dzisiaj na tyle, ja jestem Furszak i tam was wszystkich pozdrawiam i tak dalej, cześć.